Wybierz trzy stosunki, które są równoważne ze stosunkiem 7 do 6. Zatrzymajcie od razu to wideo i sprawdźcie, czy potraficie wskazać trzy stosunki z tych 6, które są równoważne z 7 do 6. Ok, teraz zróbmy to razem. Najważniejsza rzecz, z jakiej trzeba zdawać sobie sprawę przy porównywaniu stosunków, kiedy szukamy stosunków równoważnych, to to, że możemy pomnożyć lub podzielić obydwie strony stosunku przez tę samą liczbę. Zanim spojrzymy na dostępne odpowiedzi, przeliczmy taki przykład. Mamy stosunek 7 do 6. Jeżeli pomnożymy 7 razy 2 i otrzymamy 14, to żeby otrzymać stosunek równoważny, muszę również pomnożyć 6 razy 2. Otrzymam wtedy 12. I 14 do 12 jest równoważne ze stosunkiem 7 do 6. I jeżeli was teraz kusi, żeby zaznaczyć pierwszą odpowiedź, jako jedną z prawidłowych odpowiedzi, to ostrzegam was, że to nie jest to samo. Kolejność ma tutaj podstawowe znaczenie. Jeżeli na przykład jest to stosunek liczby pomarańczy do liczby jabłek, czyli na każde siedem pomarańczy przypada 6 jabłek, to nie możemy powiedzieć tak po prostu, że jest odwrotnie i pozamieniać sobie pomarańczy z jabłkami. Pierwszą odpowiedź musimy wykreślić, nawet jeżeli występują tutaj prawidłowo dobrane liczby. Występują niestety w złej kolejności. To nie jest stosunek równoważny ze stosunkiem 7 do 6. Sprawdźmy drugą odpowiedź: 21 do 18. Żeby z liczby 7 otrzymać liczbę 21 przez pomnożenie lub podzielenie, możemy ją pomnożyć razy 3. Żeby z liczby 6 otrzymać liczbę 18 przez pomnożenie lub podzielenie, możemy ją również pomnożyć razy 3. No i zadziałało. Jeżeli pomnożymy obydwie strony tego stosunku razy 3 to otrzymamy 21 do 18, zaznaczamy b jako prawidłowe, na pewno jest to stosunek równoważny. Sprawdźmy teraz 42 do 36. Żeby z liczby 7 otrzymać liczbę 42, na przykład przez mnożenie, możemy ją pomnożyć razy 6. Żeby z liczby 6 otrzymać liczbę 36. Na przykład przez mnożenie również mnożymy ją razy 6. I znowu, jak w poprzedniej odpowiedzi, mamy stosunek równoważny. Pomnożyliśmy obydwie strony naszego pierwotnego stosunku razy 6. Nie zmieniliśmy przy tym kolejności liczb, więc jest to stosunek równoważny: 63 do 54. Sprawdzamy tak samo: z 7 do 63 mnożymy razy 9, z 6 do 54 również mnożymy razy 9. I również 63 do 54 to stosunek równoważny ze stosunkiem 7 do 6. Wybraliśmy już trzy odpowiedzi, tak jak nas o to poprosiło to zadanie, ale sprawdźmy dla pewności ostatnią odpowiedź. Upewnijmy się, że nie jest to stosunek równoważny. Z 7 do 84 mnożymy razy 12, z 6 do 62 mnożymy razy 10, i ułamek tutaj się pojawi. 10. I 2 szóste. 10 i 1 trzecia. To na pewno nie jest równoważne 7 szóstych. Jeszcze jeden przykład. Podobnie jak poprzednio, mamy wybrać trzy stosunki, które są równoważne ze stosunkiem 16 do 12. I jeszcze raz zatrzymajcie film i spróbujcie najpierw sami. OK, pierwsze. 8 do 6. Możecie sobie od razu pomyśleć, że te liczby są mniejsze od tych. Ale pamiętajcie, że żeby otrzymać stosunek równoważny, musimy pomnożyć albo podzielić obydwie strony stosunku przez tę samą liczbę. W takim razie, żeby z liczby 16 otrzymać liczbę 8, powinniśmy wykonać dzielenie przez 2. Żeby z liczby 12 otrzymać liczbę 6, również powinniśmy wykonać dzielenie przez 2. No i w takim razie są to stosunki równoważne. Zaznaczamy jako poprawną odpowiedź: 32 do 24 żeby z liczby 16 otrzymać liczbę 32 mnożymy razy 2. Z 12 do 24 również mnożymy razy 2. To jest również stosunek równoważny. Teraz 4 do 3. Żeby z 16 otrzymać 4, podzielimy przez 4. Z 12 otrzymamy 3 również w wyniku dzielenia przez 4. Obydwie strony, obydwie liczby pierwotnego stosunku dzielimy przez tę samą liczbę. Otrzymujemy kolejny stosunek równoważny. W zadaniu chodziło o wybranie trzech stosunków i już to zrobiliśmy, więc w sumie moglibyśmy skończyć, ale możemy sprawdzić, czy te dwie odpowiedzi są poprawne, czy nie. W sumie z treści zadania nie wynika, że są to złe odpowiedzi. Może wszystkie pięć to odpowiedzi poprawne. No to zobaczmy. Żeby 16 zmieniło się w 12, trzeba wykonać na przykład dzielenie przez 4 i mnożenie razy 3, czyli. Pomnożymy razy 3 czwarte otrzymamy 12. Z 12 do 8 podzielimy przez 3 i pomnożymy razy 2, czyli będzie to razy 2 trzecie. Czyli tutaj, żeby otrzymać z 16 12, ten stosunek, musimy pomnożyć albo podzielić każdą ze stron przez inne liczby. Więc te dwa stosunki nie są równoważne. Skreślamy ostatnia 24 do 16 z 16 do 24 musimy pomnożyć razy 1,5, a z 12 do 16 musimy pomnożyć razy 1 i 1 trzecią. Znowu nie mnożymy razy tę samą liczbę i dlatego nie jest to stosunek równoważny.